Oczywiście zapraszamy do kin na układ zamknięty. I skoro już mówimy o wyjeżdżaniu z Polski, to teraz wyjeżdżamy i śladami Polaków podążamy bardzo daleko. Tam, gdzie jest wiosna, podobno już. Teraz już jest tam wiosna, o dziwo. Na Syberię. Kazimierz Sowa z nami, autor moich syberyjskich podróży. Witamy bardzo serdecznie. Jest ksiądz na Syberii dwa razy do roku. Nawet trzy. I ja powtórzę to pytanie. Co tak księdza ciągnie tam? Zaczęło się od przypadku, jak to czasem bywa, od przyjaciół, którzy wyjechali do Rosji kilkanaście lat temu. I zaczęli tam po prostu, Polacy moi znajomi, zaczęli tam po prostu jakiś robić biznes, coraz dłużej mieszkali. W pewnym momencie zaprosili mnie kiedyś w lutym 2008 roku, czyli całkiem niedawno, żebym przyjechał i zobaczył, jak wygląda Syberia zimą. I to mnie urzekło, zwłaszcza, że potem było zaproszenie na wspólną wyprawę już z rosyjskimi przyjaciółmi latem na tak zwaną rybałkę, czyli coś w rodzaju takiego dnia chłopca, który trwa najlepiej 2 tygodnie, a minimum 10 dni. Wszystko udokumentowane, wszystko proszę Państwa, są zdjęcia, co się działo. Ale to prawda, ostatnio, że kiedy w Polsce walczyliśmy z tymi kilkunastostopniowymi mrozami, to tam już była prawdziwa wiosna? Pasza, który mieszka na co dzień w Irkucku, przesyłał mi zdjęcia regularnie, codziennie z temperaturami minus 43, minus 39, minus 30 stopni. To jeszcze było w lutym. Na początku marca zaczęło się zmieniać, dlatego że ostatnie jego zdjęcie, które dzisiaj otrzymałem rano, wskazywało na to, że już tam jest wiosna, no a u nas jeszcze aura troszeczkę przypomina końcówkę zimy. Książka pokazuje trochę inną twarz Syberii, bo my często myślimy, co też ksiądz o tym mówi, o Syberii jako nieludzkiej ziemi. Tak. I to wiadomo, wynika z tragedii, historia. Z historii. Ale jednak dziś wciąż żyją tam Polacy i żyją, jak sam ksiądz pisze, normalnie. Jakie są, są bardzo polskie miejsca tam na Syberii? Kilka moich takich odkryć, które było związane z podróżami po Syberii, to były odkrycia miejsc, które Polacy wybrali jako dobrowolnie miejsce swojego nowego życia. 100 lat temu w ramach reformy rolnej Stołpynina był wielki program zaludniania Syberii ludnością z europejskiej części Imperium Rosyjskiego, czyli z tak zwanych guberni zachodnich, a więc najczęściej tereny dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. I rzeczywiście całe wsie przenosiły się na Syberię. One dostawały dość dobre warunki, zwolnienie z podatków, tak dalej, transport, budowano im szkoły, kościoły. I takie dwie wsie, jedna nazywająca się jakże wdzięcznie i po polsku Białastok, czyli Białystok, to przesiedleńcy z rejonów Białej Podlaskiej, a druga... A nie z Białegostoku? Nie, właśnie. Wydaje mi się, że chyba największe miasto, z którym kojarzyli swoją ziemię porzuconą czy zostawioną, to był Białystok. A druga wierszyna, najbardziej polska wieś do dziś na Syberii, to jest wioska znajdująca się około 150 km od Irkucka. I to są ludzie, którzy właściwie przesiedlili się tam z końcówki, z rubieży ówczesnego Imperium Rosyjskiego, a więc z rejonu Sosnowca, Olkusza. No naprawdę, to już właściwie Małopolska Zachodnia i Śląsk, Zagłębie. Ale tak naprawdę ludzie, którzy przemierzyli wtedy 7000 kilometrów, miesiąc podróży, musieli najpierw wykarczować tajgę, żeby następnie przeżyć jak w jakimś cudem. Dzisiaj 600 Polaków mieszkających w Wierszynie nadal mówi po polsku, mówi takim językiem trochę archaicznym, troszkę pomieszanym z językiem rosyjskim, niezwykle urokliwym. Językiem z latarnika. Ale zastanawiam się, co dziś może trzymać tam ludzi? Bo rozumiem, że były różne uwarunkowania historyczne, które tych ludzi pchnęły tam. Ale Syberia nie tylko przez historię kojarzy nam się źle. Ja piszę w książce też o wielkich fortunach, których dorobili się Polacy na Syberii, bo i takie przypadki były, albo o wielkich odkrywcach, którzy w zasadzie dzięki Syberii przeszli do historii światowej nauki. Jak Jan Czerski. No, Czerski, oczywiście, Dybowski i tutaj moglibyśmy wymieniać wielu. Co ich trzymało? Wydaje mi się, że trochę też pewnego rodzaju zupełnie inne spojrzenie na
na szukanie swojego miejsca na ziemi właśnie 100 lat temu, a potem oczywiście polityczne zmiany, które nastąpiły po rewolucji październikowej, kiedy Sowieci przejęli władzę i wtedy już po prostu powrót do Polski był niemożliwy. A na czym zrobili największe pieniądze? Największe pieniądze robiono na Syberii na handlu. Jeszcze wcześniej, czyli przed powstaniem, przed erą zesłańców, skazańców po powstaniu styczniowym, wielu Polaków dorobiło się dużych majątków na handlu, a potem oczywiście to inżynierowie przy budowie kolei transsyberyjskiej. Ich, te osoby są do tej pory, właściwie ich nazwiska, tak, uwzględniane jako ci, którzy zbudowali, stworzyli podstawy pod jakby ucywilizowanie Syberii. A czy poza podróżą koleją transsyberyjską są jeszcze takie miejsca, z których być może warto skorzystać, które ja warto w ogóle odwiedzić? Wszystkich namawiam, jak się ktoś mówi o tym, że chce się wybrać na Syberię, chcesz jechać podróżą koleją transsyberyjską, okej. Okay. Może 2 dni, 2 noce wystarczy, żeby wiedzieć, czym jest ta specyfika. Albo 4 doby, tak? Kolei, tak, kolei, tak, tutaj tak, opowiadam też o historii młodego prowadnika, czyli takiego wagonowego, który przemierza w ciągu tygodnia trasę Irkuck-Moskwa, 4 doby, no trochę jest. Natomiast bardzo interesujące są podróże po Syberii rzekami. Kiedy po prostu się człowiek okrętuje na takim statku, no troszkę, nie jest to jakieś przerażające, bo nie jest to cud techniki, ale umówmy się, że pływa. I płyniesz sobie przez tydzień na przykład obem do jakiejś małej miejscowości położonej bardzo, bardzo daleko, na przykład od Tomska, tak, do Dudinki. Ale niektórzy podróżnicy, którzy odwiedzili Syberię, mówią, że przerażająca jest w nich ta pustka, ta samotność, kiedy człowiek tam jest, nagle nie widzi żywego ducha. A mnie to fascynuje. Właśnie, jeśli mogę powiedzieć o tym, dlaczego Syberia jest takim magnesem, który mnie ciągnie wciąż w te strony, to właśnie to, że jest to bezkres, że jest to właściwie no, ta kraina, ten subregion Azji i największa część Rosji, która wciąż oferuje ci coś nowego, zaskakującego. Nawet jeśli jestem po raz kolejny w Irkucku, 6., 7. raz, to odkrywam w tym mieście coś, czego wcześniej nie widziałem. A jeśli już pojadę gdzieś dalej, poza te cywilizowane tereny, właściwie one są wzdłuż kolei transsyberyjskiej w południowej części Syberii, gdzieś na północ, czy po prostu gdzieś w tajgę, to tym bardziej jest to fascynujące. I wydaje mi się, że akurat to, że można przez 2 tygodnie obyć się bez telefonu komórkowego, internetu, gazet i w ogóle nie wiedzieć, co się dzieje na Bożym świecie, było dla mnie takim szokiem, że ja, szczerze mówiąc, cały dzień dochodziłem do siebie już potem po powrocie. A jak się jeździło skuterem po tajdze? Skuter śnieżny jest absolutnie fantastycznym środkiem lokomocji, pod warunkiem, że człowiek nie da się ponieść fantazji i emocji, to znaczy nie rozwinie prędkości, w wyniku której znajduje się potem w 4-metrowej zaspie i koledzy mają problem, bo ty po prostu jesteś przywalony tym żelastwem i nie możesz nawet się ruszyć. Ale cały i zdrowy wróciłem. Oddajemy tę książkę w Państwa ręce. Fantastycznie się czyta, fantastyczne zdjęcia. Ja właściwie już zaczęłam się pakować. Też chcę pojechać. Zapraszam. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Proszę zobaczyć, co jeszcze dziś w kulturalnych.pl. O wielkanocnych Mazurkach Agnieszki i Marcina Kręglickich. Wojciech Malajkat o śpiewniku Pana W. Daniel Olbrychski o nowych wyzwaniach.